Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Oto wchodzimy w nowy rok liturgiczny. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Każdy nowy okres liturgiczny też wzbudza w nas jakąś nadzieję. Nowy początek, coś się kończy, coś się zaczyna. Jednocześnie jest to ten moment, kiedy możemy wołać z całym Kościołem: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Więc też liturgia słowa zaprasza nas do uważności, do czuwania. Z Ewangelii według świętego Marka. Uważajcie na siebie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy jest ta chwila. To jest jak z człowiekiem na obczyźnie, który opuścił swój dom i przekazał zarząd swoim sługom, każdemu własne zadanie, a dozorcy nakazał, aby czuwał. A zatem czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rano. Aby nie przyszedł nagle i nie zastał was śpiących. Co wam nakazuję? Wszystkim nakazuję. Czuwajcie. Czterokrotnie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy słowo czuwajcie. Czuwaj. Uważaj na siebie. Czuwanie i uważność przeplatają się, kiedy słyszymy dzisiejsze słowo. Przypomina mi się ojciec Jalicz, jezuita, który w rekolekcjach kontemplatywnych, kiedy uczy uważności, mówi o takiej triadzie, która jest czymś naturalnym w naszym życiu. Zauważyć, reflektować i działać. I wiemy, jak trudne jest zatrzymanie i zauważanie tego, co jest, takim, jakim jest, bez oceniania, bez nadawania jakiegoś szczególnego znaczenia, bez interpretacji. Zauważyć, że jest. I on też prowadzi taką drogą kontemplacji, uważności, która sprawia, że zaczynamy coraz bardziej dostrzegać Boga, który jest, który o sobie mówi jestem, który właśnie dlatego, że jesteśmy w pośpiechu, w zabieganiu, w codzienności, zawsze krok przed sobą, w jakimś działaniu, nie zauważamy tego, który przychodzi. I to wejście w Adwent jest zaproszeniem, jak każdy Adwent, do uważności. Nie do pomnażania może jakichś dzieł, postanowień, ale do uważności. Uważność to też ważenie, wzięcie pod uwagę. Wzięcie pod uwagę kontekstu, wzięcie pod uwagę kondycji, wzięcie pod uwagę tego wszystkiego, co przychodzi z życia do mnie. Czuwajcie, uważajcie na siebie. To jest duże zaproszenie do zatrzymania, do oglądania, do patrzenia. I co jest ciekawe, w tym słowie czytamy, że to dzieje się tak jak z człowiekiem, który opuścił swój dom i przekazał zarząd swoim sługom. Każdemu własne zadanie, a dozorcę nakazał, aby czuwał. Każdy ma własne zadanie według swojej miary, możliwości, różnorodności. Nie jest dobrze, kiedy porównujemy się, jak mamy czuwać, jak czuwa ktoś inny. Ale odkrywamy ten smak czuwania, smak zatrzymania, kiedy ono staje się naszym doświadczeniem. Kiedy daję sobie moment i zadaję sobie pytanie, co się dzieje we mnie, co się dzieje wokół mnie. I być może są to sprawy oczywiste, ale do których często podchodzimy też bardzo powierzchownie. O ileż mniej niepotrzebnej aktywności wtedy,
kiedy jesteśmy w uważności. Więc własne zadanie. Każdy otrzyma własne zadanie, jego własne zadanie według jego miary i możliwości. Każdy własne, nie wszyscy takie same. A dozorca by czuwał. Dozorca, którego zadaniem jest czuwanie. I wymienione są w tym fragmencie cztery pory czuwania. Wieczorem, o północy, o pianiu kogutów i rano. I o każdej porze dnia to czuwanie może być inne, czy jest inne. Inaczej czuwa się wieczorem, u schyłku dnia. Inaczej czuwamy w nocy, bierzemy inne czynniki pod uwagę. Inne jest czuwanie o pianiu kogutów, inne rano. I też możemy zobaczyć, jak dynamika każdego z nas o tych porach dnia jest inna. Ale najważniejsze jest czuwanie. Śpię, ale moje serce czuwa. Moje zmysły czuwają. Moja dyspozycja serca jest otwarta i czuwająca. Dlaczego właśnie, aby nie zastał nas śpiących? To czuwanie nawet sercem śpiącym, ono pokazuje też taką dyspozycję wewnętrzną. A co to znaczy, żeby nie zastał nas śpiących? To znaczy bez kontaktu, bez świadomości, biernych, niezaangażowanych. Uważność i czuwanie jest bardzo wymagającą wewnętrzną praktyką. Nawet kiedy sięgamy po słowo, wiemy, jak trudno nam wytrwać przy tym, żeby przeczytać je z uwagą, zatrzymując się słowo przy słowie. Bo obcowanie ze słowem, bycie ze słowem, to pokazuje też sposób mojego czuwania w życiu. Jak jestem ze słowem? W jakiej dyspozycji jestem ze słowem? Czy można powiedzieć, wystarczy mi ten moment bycia ze słowem i życia w jedności ze słowem? W dzisiejszym czytaniu też na pierwszą niedzielę Adwentu z Księgi Izajasza słyszymy o tym, że serce bez łaski staje się nieczułe, traci czujność, traci uważność. Można powiedzieć, jego czujniki nie działają. Czas Adwentu, ten dar Kościoła dla każdego z nas jest momentem, kiedy możemy uruchomić nasze czujniki na przychodzącego Pana. Po to, aby spełniało się też to, aby stało się naszym udziałem, co słyszymy w pierwszym liście do Koryntian. W nim zostaliśmy wzbogaceni w łaskę i poznanie. I oczekujemy Jego objawienia. Prośmy dla nas o to światło, abyśmy z ogromną wdzięcznością też przyjęli ten dar. Dar, w którym mogę się zatrzymać. Mogę prosić o łaskę uważności, czuwania, czuwania na siebie. Uważajcie na siebie. Niech ta uwaga stanie się udziałem każdego z nas. Życzę wszystkim błogosławionego czasu Adwentu. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Przyjdź i obyś nie zastał nas śpiących w tym czasie.